Podobnie jak i w samochodach osobowych, również w ciężarówkach stosuje się pospolite układy hamulcowe działające na zasadzie tarcia. To jest akurat, nie wiem czy będzie widać, tarcza hamulców tarczowych, na której zaciskają się klocki, bądź stosuje się również hamulce bębnowe. Nie wiem czy będzie widać. O, tam to jest akurat naczepa, tam jest bęben, w środku którego rozpychane są szczęki za pomocą siłownika bądź klinu. Wadą obydwu schematów jest to, że podczas długotrwałego używania, podczas długotrwałego tarcia klocków o tarczę, wydzielają się spore ilości ciepła. Problem ten uintensywnia się w ciężarówkach, gdzie ogólna masa zestawu jest dosyć spora, a w przypadku załadowania towaru, ciężkiego towaru, robi się jeszcze większa. Przy zjeździe z dużej pochyłości, z dużej górki, zachodzi potrzeba użycia hamulca częściej, bo nas po prostu pcha. Zbyt częste używanie hamulca przy zjeździe z pochyłości, przy zjeździe z góry może doprowadzić do przygrzania hamulców, a w konsekwencji do utraty kontroli nad pojazdem, co jest bardzo niebezpieczne. Dlatego w ciężarówkach stosuje się dodatkowy trzeci układ wspomagający hamowanie, zwany retarderem. Słowo pochodzi z francuskiego języka, a w języku kierowców funkcjonują różne nazwy, różnie sobie kierowcy nazywają retardery. Mówią na nie interder, hamulec górski, aquatarder, wszystkie nazwy są prawidłowe. Zależą po prostu od tego, w jaki sposób retarder działa i jak jest skonstruowany. Dzisiaj postaram się omówić, jakie mamy rodzaje retarderów, jak działają i gdzie tu w tej ciężarówce jest retarder i w jaki sposób działa. Ogólnie retardery można podzielić na cztery grupy. Retardery silnikowe, retardery hydrokinetyczne, elektromagnetyczne i cierne. Retarderów ciernych się rzadko stosuje, a najczęściej stosowanym retarderem, najpopularniejszy jest retarder dławicowy z rodziny retarderów silnikowych. Bardzo prosta konstrukcja. W tej ciężarówce jest zamontowany tutaj przy wypływie spalin silnika. Działa na zasadzie wstrzymywania wypływu spalin. W momencie uruchomienia tego urządzenia, tam jest siłownik, nie wiem czy go będzie widać, zamyka wypływ spalin, doprowadza do zwiększenia ciśnienia w silniku, czyli silnik pracuje wtedy jako sprężarka i najzwyczajniej hamujemy silnikiem. Bardzo prosta konstrukcja, nieskomplikowana, łatwo ją zamontować. Wadą tego urządzenia jest to, że działa przy wysokich obrotach, najskuteczniej działa przy wysokich obrotach silnika powyżej 1800 obrotów. Często w ciężarówkach w momencie włączenia urządzenia na polu obrotów zaświeca się takie niebieskie pole, które wyznacza najlepszy moment do użycia retardera silnikowego, retardera dławicowego. Kolejną wadą tego urządzenia jest potrzeba stosowania zaworów dekompresyjnych. W tej ciężarówce akurat, to jest Scania, są dwa retardery. Drugi jest tutaj, pod tą pokrywą, zaraz za skrzynią biegu. To jest retarder hydrokinetyczny. Retardery hydrokinetyczne, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystują ciecz w swoim działaniu. Ten retarder wykorzystuje olej. Zaraz go pokażę. Trzeba będzie się tam lekko wczołgać. Tu jest. W retarderach hydrokinetycznych wykorzystujących olej
działają dwa elementy. Jeden ruchomy i drugi nieruchomy. Zazwyczaj są to tarcze, bądź takie wirniki. Ruchomy się nazywa rotor, a nieruchomy stator. W przypadku tego właśnie retardera, w momencie uruchomienia tego retardera, ruchomy rotor zaczyna tłoczyć olej. Zaczyna tłoczyć olej i pomiędzy rotorem a statorem ten tłoczący olej wytwarza ciśnienie, które przekładane jest na rotor i zwalnia pojazd. To jest rurka doprowadzająca wodę, ponieważ podczas właśnie tego tłoczenia tego oleju, olej się rozgrzewa i potrzeba zastosować dodatkowy układ chłodzący. On tutaj doprowadza ciecz chłodzącą silnika, po prostu wykorzystywany jest płyn z chłodnicy do chłodzenia tego urządzenia. Dobry retarder, aczkolwiek dosyć kosztowny. Skomplikowane jest również jego zamontowanie. Dobra. Innymi retarderami są retardery elektromagnetyczne. Tutaj też występują dwa elementy, rotor i stator. Z tym, że stator jest, występuje jako zespół cewek elektromagnetycznych. Stator często przykręca się do mostu tutaj, a rotor to jest zazwyczaj taka tarcza, taki wirnik z takimi łopatkami. Przymontowany jest do wału. W momencie uruchomienia tego urządzenia na statorze, czyli na zespole tych cewek elektromagnetycznych, włączamy pole elektromagnetyczne. Zostaje uruchomione pole elektromagnetyczne w zależności od poziomu, na który włączymy retarder, załącza się więcej cewek bądź mniej. Zasada działania tego urządzenia polega na tym, że pole elektromagnetyczne wytwarzane przez cewkę ma przeciwny kierunek do pola elektromagnetycznego wytwarzane przez rotor, czyli przez tą tarczę, przez ten wirnik. Przekłada się to, moment ten spowolnienia przekłada się na wał i skrzynię biegów i zwalniamy, hamujemy. Wadą tego urządzenia jest to, że podczas używania wydzielają się spore ilości ciepła. Ten rotor, czyli ten wirnik, ma takie łopatki, które chłodzą ten retarder podczas używania. Jednak to nie jest wystarczające. Głównym producentem tego retardera jest firma Telma, francuska firma, która w 1997 roku wraz z Mercedesem opracowała retarder elektromagnetyczny chłodzony cieczą z silnika, cieczą z chłodnicy, podobnie jak w retarderze hydrokinetycznym wykorzystującym olej. Jednak zastosowanie tego dodatkowego układu, wiadomo, zwiększa masę tego retardera, który sam w sobie jest ciężki i w przypadku, gdy ciężarówki wożą towary na kilogramy, no zastosowanie takiego retardera powoduje zwiększenie masy ogólnej. Poza tym wadą tego urządzenia jest tak zwane działanie szczątkowe. Pole elektromagnetycznego nigdy się nie da wyłączyć w 100%. Zawsze będzie w jakiś tam delikatny sposób działać i przyczyni się to na spowolnienie pojazdu, a w konsekwencji na zwiększone zużycie paliwa. Także jeszcze jeden retarder mamy hydrokinetyczny, wykorzystujący ciecz chłodzącą. Ten retarder zastosowała marka MAN. Nie widziałem go jeszcze nigdy. To jest chłodnica, za chłodnicą jest wirnik i pomiędzy wirnikiem a silnikiem właśnie zamontowany jest taki retarder. Nazywa się Aquatarder.
i wykorzystuje właśnie cieć chłodzącą. Gdy tylko uda mi się go namierzyć, postaram się jakiś materiał o nim nakręcić. Dobra. Jest jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać w momencie użycia retardera. Otóż retarder zamontowany jest albo tu, albo tam gdzieś za skrzynią biegu, albo tam gdzieś przed mostem. W każdym razie retarder zamontowany jest w ciężarówce. Nie ma retardera zamontowanego na czepie. Sam ciągnik, sama ciężarówka waży 7 ton. Naczepa załadowana ciężkim towarem może ważyć 35 ton. Czyli włączając retarder zaczynamy hamować tylko ciężarówką. Czyli 7 tonami próbujemy zatrzymać 35 ton. Na śliskiej nawierzchni użycie retardera może spowodować złamanie zestawu. To określenie funkcjonuje w języku kierowców. Nazywa się to moment, w którym naczepa zepchnie kabinę, zepchnie ciężarówkę, zepchnie ciągnik na bok i kończymy jazdę. Także o tym trzeba pamiętać, że retardera trzeba umiejętnie używać w zimie. Także to byłoby chyba na tyle odnośnie retarderów. Dzięki za uwagę.